Druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Naruszewo obchodzili 6 maja podwójne święto. Pierwsze to dzień patrona strażaków, świętego Floriana. Drugie to przekazanie pierwszego nowego wozu bojowego w 100-letniej historii OSP Naruszewo. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej, po której druhowie wraz z zaproszonymi gośćmi przemaszerowali pod urząd gminy. Strażacy ochotnicy z gminy Naruszewo prezentowali się w mundurach galowych wyjątkowo dostojnie. Naszą uwagę zwróciła spora grupa kobiet zasilających swoje jednostki. Przy taktach Mazurka Dąbrowskiego wciągnięto flagę na maszt. Dziś w naszej gminie obchodzimy doroczne święto, Gminny Dzień Strażaka, połączony z uroczystością poświęcenia i przekazania samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Naruszewie. Ja wierzę, komendant gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Naruszewie, druh Paweł Zakrzewski, melduje pododdziały na uroczystej zbiórce z okazji Dnia Strażaka oraz poświęcenia samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Naruszewie. W gminie Naruszewo 280 druhów strażaków zrzeszonych w 9 jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych jest gotowych czynić dobro poprzez niesienie pomocy i ratunku tym, którzy tego potrzebują, niejednokrotnie narażając własne życie. To służba trudna i wymagająca poświęceń. Możemy razem ze strażakami cieszyć się z samochodu ratowniczo-gaśniczego, którego uroczystego poświęcenia i oddania do użytku za chwilę będziemy świadkami. Uroczyście dokonano przecięcia wstęgi. Następnie dokonano aktu poświęcenia pojazdu. Postaramy się z tego samochodu wykorzystać jak najlepszej sprawie. Jeździmy do wypadków, do pożarów. Nowy samochód pierwszy jest o niedługo stulecie nasze. Pierwszy jest jednostce nowy samochód. Wyposażony ten samochód jest w zbiornik o pojemności 3000 litrów, autopompa wydajności 1600 litrów, w szybkie natarcie, w kurtyny wodne do walki z powodziami. Następną rzeczą jest zestaw ratownictwa drogowego. Wyrazem uznania dla wszystkich strażaków ochotników z gminy Naruszewo było wyróżnienie wielu z nich odznaczeniami, odznakami i medalami. Za zaangażowanie, wieloletnią służbę, wychowanie kolejnych pokoleń młodych druhów. O oprawę muzyczną uroczystości zadbała Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Jońca, działająca przy miejscowej jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej. Czy młodzież chętnie przychodzi na próby, nie grymasi? Nie powiem teraz głośno, bo słyszą. Ale generalnie, gdyby nie przychodzili, to by nie grali. A w chwilach trudnych strażackiej służby niech czuwa nad wami i chroni was święty Florian, wasz strażacki patron. Niech poświęcony dzisiaj samochód ratowniczo-gaśniczy służy miejscowej jednostce OSP Naruszewo oraz całej gminie Naruszewo. Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. Do życzeń pani wójt przyłącza się Telewizja Mazowia.